Cześć. Witam Cię bardzo, bardzo gorąco w przestrzeni Estgen. Nazywam się Klaudia Pingot i od kilku lat tworzę przestrzeń kwantum czyli pola nieograniczonych możliwości, gdzie łączymy psychologię, filozofię kwantową i duchowość. Zbieramy naj Bardziej adekwatne dane z różnych badań psychologicznych i badań naukowych, które mówią o tym, jak wykorzystać swoje myśli, swój umysł, uczucia, do tego, by nasze niemożliwe stawało się możliwym. A zatem witam Cię w przestrzeni Estgen, gdzie jednocześnie w tym momencie stworzymy także sobie przestrzeń nieograniczonych możliwości. Podczas dzisiejszego spotkania powiem Ci trochę więcej o tym, jak poprzez umysł i medytację wpłynąć na swoje ciało, na energię płynącą w ciele, na zatrzymanie procesów starzenia, na aktywację hormonu młodości, ale nade wszystko na to nasze dobre samopoczucie, na też spełnianie naszych intencji, i choćby nawet jeśli te intencje dotyczą naszego ciała, naszego zdrowia, poprawy naszej kondycji psychofizycznej. O tym jest to spotkanie. I chciałabym, żeby w spotkaniu temu towarzyszyła taka moja dewiza życiowa. Zacznijmy od tej dewizy, czyli uzdrawiając. Swoje myśli, uzdrawiasz swoje ciało, a uzdrawiając swoje ciało, uzdrawiasz swoje życie. Uzdrawiając swoje myśli, uzdrawiasz swoje ciało, uzdrawiając swoje ciało, uzdrawiasz swoje życie. I pozwól, że od razu wyjaśnię, o co chodzi w tej dewizie, a mianowicie chodzi o to, że nasza. Nasze ciało to nasza podświadomość. Nasza podświadomość to nasze ciało. To, co robimy z ciałem, wpływa na podświadomość. To, co robimy z podświadomością, wpływa na nasze ciało, ale jednocześnie te dwie sfery, te dwa obszary automatycznie wpływają na to, kim w życiu jesteśmy, jak się czujemy i co w życiu mamy. Ach, wspaniale. Cieszę się, że się widzimy i mam nadzieję, że jest ten przepływ energetyczny. Być może kojarzysz mnie z przestrzeni YouTube'owej, gdzie ponad 400 tysięcy osób podąża z, z moimi medytacjami w przestrzeni nieograniczonych możliwości. Ponad 30 tysięcy osób wzięło udział w przeróżnych kursach, eventach, eventach online stacjonarnych, które właśnie dotyczyły wykorzystania umysłu i intencji do poprawy swojego dobrostanu. Z, do uzdrawiania siebie i do po prostu manifestacji swoich intencji. Skoro zatem jesteś już w tej przestrzeni, być może warto pomyśleć w tym momencie o swojej intencji. Być może w tym materiale, właśnie, wybrzmi coś, co spowoduje, że będziesz bliżej tej lepszej czy najlepszej wersji swojej rzeczywistości. Ja mówię zawsze, że Um, najlepsza wersja przyszłości, najlepsza wersja rzeczywistości odnajduje nas wtedy, kiedy w swoim umyśle i w swoim sercu mamy jasną wizję. Um, intencja to czysta myśl, ma ładunek elektryczny, a uczucie, na przykład, spokoju, wdzięczności, radości, miłości to energia magnetyczna, to ten magnetyczny ładunek, który wniesie naszą myśl, naszą intencję w przestrzeń, kwantum, przestrzeń nieograniczonych możliwości. Dla wielu osób jest to nowe, aczkolwiek wiedza na temat rzeczywistości i też badania naukowe, które mówią o tym, że cała ta materia. Nasze życie, cała ta rzeczywistość jest złożona z energii i pól kwantowych, ma już wiele, wiele lat. Tak naprawdę możemy się doliczyć aż 100 lat różnych badań kwantowych właśnie nad tą rzeczywistością. I aby nie wchodzić zbyt głęboko, a wyciągnąć esencję, jeśli chodzi o te badania, można to ująć po prostu w dwóch zdaniach, a mianowicie właśnie, że wszystko, czego doświadczamy, że to, kim jesteśmy, to jak wyglądamy też jest w dużej mierze efektem nie tylko uwarunkowań genetycznych, nie tylko różnych zbiegów okoliczności, jeśli chodzi o te nasze wydarzenia życiowe, które nas spotykają, ale bardzo mocno zależy od tego, co jest w naszej głowie i co jest w naszym sercu. A zatem Prawdopodobnie nie jest dla ciebie wielkim odkryciem to, że myśli i uczucia mają wpływ na twoje samopoczucie, ale tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że badania naukowe potwierdzają, że nasza czysta intencja, nasze uczucie płynące z serca ma wpływ właśnie na to, co nas w życiu spotyka, a także jak pięknie i jak młodo wyglądamy myślę więc, że warto zainwestować w swój umysł. Wierzę mocno, że to, że teraz się widzimy i jesteś tam po drugiej stronie, to nie przez przypadek. Bardzo mocno wierzę w to, że właśnie dzisiaj i właśnie w tym momencie ta wiedza i te informacje, które mam ci do przekazania, miały się znaleźć w twojej Przestrzeni osobistej i pomóc ci w rozwiązaniu problemu, który masz, wyzwaniu, które jest do podjęcia, i też wewnętrznej motywacji, budowania tej wewnętrznej motywacji, aby zadbać o swój umysł. Dużo się mówi o medytacji. Badań dotyczących medytacji jest absolutnie dużo. Mówią one o tym, że właśnie medytacja wpływa na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne. Na, na całą biochemię naszego organizmu, na nasz dobrostan, ale też właśnie mówią o tym, że dzięki temu, że umysł staje się spokojny, staje się objawieniem, i w takim wypadku no, ta przestrzeń, tej energii, ta cała rzeczywistość jest bardziej um, przychylna temu, co jest w naszej głowie, przez to, że przestaje panować chaos myśli, a umysł właśnie staje się bardzo skupiony. I chciałabym tylko teraz zaznaczyć kilka rodzajów, powiedzieć o kilku rodzajach medytacji, tak żeby była jasność, że nie ma jedynego właściwego sposobu, który Cię doprowadzi do tego momentu, kiedy Twoje myśli, Twoje intencje zaczną się szybciej manifestować. Gdyby spisać wszystkie rodzaje medytacji, które teraz są dostępne w jednym miejscu, myślę, że trzeba by było zapisać kilka stron, a cztery drobnym druczkiem. Tutaj powiem tylko o takich rodzajach, które są najbardziej dostępne i najbardziej przyjazne nam, zwłaszcza tutaj na zachodzie, czyli ludziom, którzy jednak są trochę zabiegani, którzy jeszcze nie potrafią zatrzymać tego umysłu. Gdzie jeszcze nasz umysł jest też sceptyczny, i nie tak łatwo poddaje się sugestiom i właśnie temu tej magii medytacji? Więc, jeśli chodzi o takie podstawowe rodzaje, to mamy medytację prowadzoną, czyli najczęściej ja osobiście prowadzę takie medytacje, gdzie łączę kilka technik, i proszę osobę, która, która mnie słucha, która ze mną pracuje, o to, żeby zamknęła oczy, i wtedy w takiej prowadzonej medytacji poprzez różnego rodzaju sugestie, poprzez oddech, poprzez budowanie wyobrażenia, jakiś scenariusz prowadzę tę osobę w przestrzeni jej umysłu, tworząc, jakby, no, można by powiedzieć, taki właśnie świat, świat spełnionej intencji, chociaż nie tylko. Wyobraźmy sobie, że umysł. Nie, nie trzeba sobie tego wyobrażać. W zasadzie to jest jasne i to pokazują badania, że pewne, pewne nasze ośrodki w mózgu nie rozpoznają, co jest rzeczywistością, a co jest tylko i wyłącznie wyobrażone. Zatem, kiedy zamkniesz oczy, możesz to zrobić teraz i wyobrazisz sobie, że bierzesz do ust świeżo pokrojoną cytrynę, i twoje kubki smakowe czują. Propelki tej cytryny, świeżej cytryny na języku. Czyli mamy wtedy tendencję do tego, aby poczuć smak cytryny na swoim języku, nawet jeśli tylko jest to wyobrażane. No i badania pokazują zdziwię was może. Ponieważ badania pokazują, że sama wizualizacja, na przykład treningu siłowego, czyli że. Pracuje mój biceps albo triceps i nie idę na siłownię, ale codziennie przez 20 minut sobie wyobrażam pracę swoich mięśni. Powoduje przyrost tkanki mięśniowej o 30-40% bez ćwiczenia. Sama wizualizacja. Czyli mówimy tutaj o niezwykłej mechanice, inżynierii naszego organizmu, ale przede wszystkim połączenia wizualizacji, wyobrażeń z tym, jak to wpływa na nasze ciało. Yy, więc ja powiem Wam też szczerze, przetestowałam to. Teraz yy, przez to, yy, że częściej jestem pod opieką Estgen, się trochę rozleniwiłam, ale fakt jest taki, że kiedy mniej chodziłam na zabiegi kosmetyczne, to sobie po prostu wyobrażałam to, że zmarszczki na mojej twarzy robią się płytsze i z każdym oddechem... Są coraz bardziej wygładzone i moja twarz jest coraz bardziej wygładzona i szczęśliwa i radosna i taka błoga. I sobie nawet wyobrażałam, i robiliśmy to w pewnym e, kursie online dwa czy trzy lata temu, i faktycznie mnóstwo osób miało fajne wyniki, że wyobrażaliśmy sobie, że po prostu taką esencję życia, taką energię ci wmasowywaliśmy w swoją twarz i w swoje ciało. I każdy, każdy, kto to robił yy, dość systematycznie, miał wrażenie później, że faktycznie, patrząc w lustro, jakby był po zabiegu kosmetycznym, jakby odmłodniał dosłownie o 5 lat. Tak działa połączenie naszego umysłu, naszej wyobraźni z naszym ciałem i efektami, które są doświadczane. A zatem takie prowadzone medytacje, w których możemy tak naprawdę wszystko. Możemy sobie wyobrazić, że latamy, możemy sobie wyobrazić, że lecimy do swojego dzieciństwa, uzdrawiamy swoje dzieciństwo. Możemy sobie wyobrazić, że podróżujemy w przyszłość i bardzo szczegółowo budujemy jak reżyser, jak scenarzysta budujemy. Scenariusz naszej przyszłości okazuje się, że wpływa faktycznie na to, co nas w życiu spotyka i, jak, i na naszą efektywność. Poczuj, że to, o czym mówię, dotyczy także Ciebie: że kiedy będziesz sobie wizualizować bardzo szczegółowo Twoją przyszłość, ta przyszłość szybciej Cię odnajdzie, bo wysyłasz odpowiednie wibracje, odpowiednie informacje ze swojego umysłu. Słuchaj, nawet są badania psychoonkologiczne, właśnie które mówią o tym, w którym momencie tacy najbardziej um, osoby najbardziej zagrożone nowotworem, um, gdzie, gdzie ta choroba się rozwijała, w jakich przypadkach byli w stanie wyjść um, ze swojej choroby i um, która grupa stała się najszybciej zdrową i zdrową pozostała? To są między innymi osoby, które postawiły sobie dalekosiężny cel na najbliższe co najmniej 10 lat i jednocześnie niczym reżyser czy scenarzy, taki scenarzysta wizualizowali sobie swoją przyszłość z najdrobniejszymi szczegółami. A zatem my naprawdę to nie jest hasło z długopisów, tylko to jest potwierdzone naukowo, jesteśmy twórcami, jesteśmy kreatorami naszego życia naszego ciała, bo pamiętajmy i to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Podświadomość to nasze ciało. Nasze ciało to nasza podświadomość i teraz w naszej podświadomości jest zapisanych mnóstwo informacji z przeszłości, zarówno te traumy Szokujące sytuacje, każdy z nas je ma, naprawdę każdy. Nie myślę, że tutaj tylko ciebie może dotyczyć to, że coś złego stało się w przeszłości. Każdy z nas z dzieciństwa, z młodości, nawet z okresu prenatalnego, w którym byliśmy, czy nawet epigenetyka mówi o przeszłych pokoleniach, te wszystkie informacje zgromadzone są w naszym ciele, bo nasze ciało to podświadomość. I podświadomość zwykle. Warunkuje to, jak wyglądamy, co się dzieje w moim ciele hormonalnie, energetycznie, biochemicznie, fizjologicznie. A zatem, aby na nowo warunkować siebie i swoje ciało, i swoje życie hormonalnie, biochemicznie, biologicznie, fizjologicznie trzeba, tak jakby, zresetować swój umysł. I dzieje się ten reset poprzez medytację. Poprzez medytację, przez to, że sobie wyobrażamy, wizualizujemy nowe, nowe rzeczy, to karmimy w ten sposób swój umysł i jednocześnie swoją podświadomość. E, e, oczywiście, poza medytacją prowadzoną, e, gdzie jest element wyobrażeniowy, jest mnóstwo innych medytacji, które też fajnie wprowadzają taki umysł, w odpowiedni rytm, odpowiednie częstotliwości nasz mózg. I są to medytacja w ciszy, która jest jednak dla większości z nas dość trudna, ponieważ w ciszy pojawiają nam się myśli, których nie chcemy, no ale jedną z form medytacji, takich transcendentnych, też jest po prostu przyjmowanie, przyjmowanie tego, co przychodzi, i obserwacja myśli po prostu bez prób. Ingerowania w te myśli, tylko sama obserwacja. Są też medytacje z mantrami, śpiewanie mantr, są medytacje po prostu oddechowe, kiedy skupiasz się na samym oddechu. I zróbmy sobie nawet prostą próbkę, zróbmy 10 wdechów i wydechów w taki sposób, aby nie było między nimi przerw. Po prostu wdech, wydech, ja cię będę w tym prowadzić. I, I zobaczmy od razu, jak taka medytacja wdech-wydech działa. A ja idę o zakład, że jest tak rzadko z tego korzystamy, że wystarczy 10 yy, takich spokojnych, świadomych wdechów i wydechów, aby faktycznie uspokoić swoje serce i, i uspokoić swój umysł. Zróbmy to teraz. No to kiedy jesteś ze mną, spróbujmy, to jest bardzo proste. 10, tylko 10 wdechów i wydechów, i poczuj, co ten wdech i wydech ci robi, dobra? I zróbmy tak, żeby nie było zatrzymania pomiędzy wdechem i wydechem, tylko niczym taka nieskończoność, taka ósemka. Wdech, wydech, wdech, wydech, tylko zróbmy to nieco spokojniej. Uwaga, wydech, napełniasz się spokojem. Wydech, odpuszczasz to, co ci nie służy. Wydech, napełniasz się energią. Wydychasz to, co już ci niepotrzebne. Wdech, napełniasz się światłem. Wydech, światłem napełnia się całe Twoje ciało. Wydech, napełniasz się radością. Wydech, radość wprowadzasz w każdą komórkę swojego ciała. Wydech, uspokajasz myśli. Wydech, całe ciało się uspokaja. Wydech, bierzesz energię do swojego serca. Z wydechem cała energia z serca zaczyna krążyć po całym ciele. I teraz na spokojnie jeszcze kilka. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I ostatni. Wdech. I bardzo świadomy wydech. No i dajcie znać, jak się czujecie. Mam nadzieję, że połączyliśmy się w tym wdechu i wydechu. Coś mam takie wrażenie, że jest już jakieś jeszcze większe połączenie. Bardzo się cieszę. I kiedy mamy już taki spokojny umysł, spokojne ciało, to jeszcze raz pomyśl o swojej intencji na ten dzień, na najbliższy okres i zrobimy tak. Zrobimy wydech i wyobrażasz sobie, że ta intencja, którą masz, ta intencja to Twoje życzenie, takie zamówienie jakby do wszechświata, do kosmosu. I tą intencją zarówno może być: czuję lekkość, jestem młoda, jestem sprawna, mam więcej miłości w swoim życiu, czuję się dobrze. Czyli to albo takie proste, albo Albo coś większego, i zrobimy po prostu przez to, że już stworzyliśmy tutaj tak kwantowo tą rzeczywistość i dobrze wibruje nam, powiem Wam, naprawdę nam dobrze wibruje, to możemy teraz zrobić coś takiego, że yy, weźmiemy wdech z intencją do serca. Tak, pomyśl sobie tą intencję, tak jakby z wdechem przeniesiemy intencję z głowy do serca. A z wydechem ta intencja z serca popłynie w przestrzeń nieograniczonych możliwości. Jeśli jesteś gotowa, gotów, no to już, no to tak, intencja jest w głowie, bierzemy głęboki wdech, intencja gości w sercu, i teraz wydech, i wysyłamy intencję z serca w przestrzeń nieograniczonych możliwości. Dzieje się to w zasadzie właśnie w ten sposób. To pokazują badania naukowe i też tak naprawdę dwa, trzy, cztery, pięć tysięcy lat filozofii czy podejść starożytnych, dalekowschodnich, które właśnie mówią o tym, że serce jest taką, no, można powiedzieć, kolebką naszej duszy, ale też jest wrotami do tego, w jaki sposób my się komunikujemy. Z tą przestrzenią wokół. Czyli yy, jeszcze raz podsumowując, cała rzeczywistość to energia, to pola kwantowe. Można by powiedzieć, nie chciałabym iść w zbyt skomplikowane tematy, ale też, żeby podeprzeć to faktycznie nauką, trzeba sobie wyobrazić, że w tej przestrzeni kwantowej większość yy, potencjalnych wydarzeń jest w tak zwanej superpozycji. Czyli oznacza to, że mają funkcję falową, czyli jeszcze się nie wydarzyły, ale są. Wyobraźmy sobie, że o czymś bardzo marzysz. Niech będzie, że chciałabyś chciałbyś nowe auto, takie wymarzone, albo wybudować dom, albo, albo mm, wyruszyć w pod, daleką podróż, albo być może znowu znaleźć jakiś magiczny sposób magiczny w cudzysłowie, bo tutaj nic nie jest magiczne, wszystko jest udowodnione naukowo. Na problem zdrowotny, skórny, który masz. I teraz wszystko jest możliwe w polu potencjału, w tak zwanej funkcji falowej. Jest to dostępne. Jak zrobić, aby to, się aby to się urzeczywistniło, aby stało się to faktem, zmaterializowało się w naszej rzeczywistości? No właśnie, z serca wysyłać swoją intencję. Za chwilę jeszcze powiem kilka zdań o tym, tym sercu, ale, ale jakby zgromadząc różne wyniki badań i różne podejścia fachowców w tej dziedzinie, zarówno Heart Math Institute, czyli instytut, który już chyba 40 lat bada Nieograniczone pole naszego serca, ale też powołując się na różnych badaczy, takich jak Jody Spencer, Sue Morton, David Hawkins, um, Louis Hay i kilku innych z zachodu, ale też muszę przyznać, że tutaj w naszej przestrzeni Quantum, czyli tej naszej polskiej, tutaj wiele, wiele przypadków, um, nawet bym powiedziała setek lub być może tysięcy osób które korzystały z tego rozwiązania, o którym mówię, faktycznie potwierdziły, że w ich życiu ich niemożliwe stało się możliwym. Zatem w ten sposób możemy sobie to wyobrazić, że w polu nieograniczonych możliwości różne rzeczy są możliwe, ale dopiero nasza intencja, która płynie prosto z naszego serca, jest w stanie sprawić, aby z tej funkcji falowej. Zamanifestowało się w naszym życiu to, co chcemy. Mam nadzieję, że na ten moment jest to zrozumiałe, a nawet nie wchodząc w fizykę kwantową, to po prostu przyjmijmy, że to, co płynie z naszego serca, to, co płynie w takim spokoju, nie pragnieniu, tylko takim założeniu, że jest to możliwe, że jest to prawdopodobne, że to jest moja rzeczywistość, przyciąga do nas. Właśnie. Dziwne zbiegi okoliczności, które nie są zbiegami okoliczności, tylko jakby są nowym porządkiem dnia, który prowadzi nas do tej rzeczywistości, którą sobie wymarzymy. Czyli powtórzmy jeszcze raz, zrobimy jeszcze raz głęboki wdech do serca, wydech, puścimy intencję w przestrzeń nieograniczonych możliwości. A zatem przyjmij tą intencję, z którą dzisiaj pracujesz, w swojej głowie, możesz ją wypowiedzieć na głos, albo pomyśleć. Wziąć głęboki wdech do serca, intencje w sercu i wydech. Puszczamy ją w przestrzeń nieograniczonych możliwości. To, co jeszcze warto podkreślić podczas naszego spotkania, bo dobrze wibruje naprawdę, to to, że ciało ma zasoby i umiejętności do tego, aby się samo uzdrawiać. Ma energię, która służy do, do leczenia, do uzdrawiania. I najprostszym przykładem jest, kiedy się skaleczymy albo cokolwiek się wydarzy w kontekście naszych komórek, tkanek, organów, to w naturalny sposób ciało ma tendencję do regeneracji i do samouzdrawiania. Ciało jest cudownym narzędziem, instrumentem, w zasadzie inżynierią taką biologii, cudem natury dosłownie, ponieważ. Dokładnie DNA i komórki wiedzą, w jaki sposób budować, nadbudowywać to, co jest w jakiś sposób uszkodzone. A zresztą wiemy też, że z każdą chwilą dochodzi do reorganizacji milion, miliardów komórek, które rodzą się jakby na nowo, które powstają na nowo. I ma na to wpływ właśnie to, co mamy w głowie i to, co mamy w sercu. Badania pokazują, że na przykład rany, Goją się szybciej w momencie, kiedy mamy dużo pozytywnych myśli w swojej głowie, w swoim sercu, dużo też dobrych założeń. Jeśli sobie to wizualizujemy, powrót do zdrowia na przykład, jeśli mamy dobre założenia, właśnie kiedy pracujemy z intencją, wtedy. Wszystkie rany, wszystkie, wszystko to, co jakby w jakiś sposób nie, 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 nie działa lub zostało uszkodzone, goi się szybciej, wraca do normy szybciej, właśnie dzięki naszemu nastawieniu. Więc to warto wziąć pod uwagę i nie jest to wyssane z palca, to są badania medyczne, kliniczne, które pokazują, że właśnie nasze nastawienie. Ma, znacznie, ma ogromny wpływ na regenerację naszych komórek i zdrowienie. Zwykle w ciągu dnia, kiedy funkcjonujemy, zazwyczaj w dużym pośpiechu i takim trybie, być może jest ci znane takie powiedzenie, że wal, walka lub ucieczka to jest najczęstszy tryb, który mamy w swoim życiu. Jesteśmy wtedy albo w jakiejś walce o coś, albo w ucieczce, albo w zamrożeniu. I, I wtedy bardzo dużo energii pochłaniane jest właśnie przez taki wewnętrzny przymus. Każdy, kto jest, i na pewno wiecie, kto, kto jest perfekcjonistą, kto jest w przymusie, a kto jest w relaksacji. Mnie to też dotyczyło wiele, wiele lat. Jeśli jesteśmy w jakimś przymusie, że ja coś muszę, albo unikaniu czegoś, albo zamrożeniu, to bardzo dużo energii właśnie idzie na taki tryb. W momencie, kiedy wychodzimy z tego trybu, czyli nasze serce jest i my, cały układ nerwowy jest w spokoju, czujemy radość, czujemy spokój, szczęście, to nasze serce wytwarza pole elektromagnetyczne, dzięki któremu przepływ e koherentnej, tak zwanej koherentnej energii jest większy czyli, jak to mówią Chińczycy, energia ci, energia życiowa płynie. Koherentnie, w większym przepływie jednocześnie są zatrzymane procesy starzenia włącza się hormon, tak zwany hormon młodości i, i też wszelkie procesy uzdrawiania przebiegają szybciej. Więc jeszcze trzy zdania dosłownie chciałam powiedzieć o samym sercu, a mianowicie, kiedy dopuszczamy, wpuszczamy w swoje serce przez medytację, przez afirmacje, typu. Czuję miłość, czuję wdzięczność, myślenie w ogóle o co, yy, co jest, za co jestem wdzięczna w swoim życiu, co kocham, co sprawia mi radość, powoduje, że serce wytwarza większe pole elektromagnetyczne, a nasze serce jest yy, połączone z mózgiem neurologicznie, biologicznie i biochemicznie. Dzięki czemu. Serce wysyła, bo to też są badania naukowe, które to pokazują, czyli te uczucia, takie tak zwane wzniosłe uczucia, tak zwane wysokowibracyjne uczucia. Wdzięczność, radość, miłość, myślenie w ogóle o tym, za co jestem wdzięczna, z jakiego powodu mogę czuć szczęście, kogo kocham, co kocham, powoduje, że nasze serce, pole elektromagnetyczne serca rośnie, dzięki temu serce. To pokazują badania. Wysyła bardzo silny sygnał do mózgu, do środków mózgu, między innymi odpowiedzialnych za analityczne myślenie, za pamięć emocjonalną, kilka innych funkcji. I z mózgu wtedy przez nerw błędny z powrotem wraca sygnał do serca. I w ten sposób trwa taka wymiana tych sygnałów i dzięki temu przepływ energii jest większy. Więc y tu sobie zerkam jeszcze na swoje notatki, więc to jest chyba to, z czym chciałam Ci dzisiaj zostawić: jak niesamowitym mechanizmem są nasze narzędziem, cudem natury są nasze myśli, jak niesamowite jest nasze ciało, które reaguje na to wszystko. I tym samym chciałam Ci zostawić właśnie nie tylko nadzieję, ale ogromną wiarę, bo wydaje mi się jeszcze, że. W całej nauce i, i w tym wszystkim, co nauka udowadnia, jeszcze przyznam z ręką na sercu, że jestem bardzo w nauce, bo mój umysł jest bardzo sceptyczny. To jeszcze jednym z ważnych elementów jest właśnie takie zawierzenie. Zawierzenie, czyli wiara sprawia, że nasze półkule mózgowe się synchronizują, że wyłącza się nieco analityczny umysł, a do głosu dochodzi bardziej prawa półkula mózgu, dzięki czemu. Do głosu dochodzi też intuicja. Dzięki, dzięki takiemu obrotowi sytuacji mamy możliwość wsłuchiwania się lepiej w swoje ciało, ale jednocześnie właśnie wpływania swoimi uczuciami, swoim sercem na swoje ciało i na to, co się dzieje w całym naszym organizmie, ale też w naszej skórze. Tym Cię zostawiam. Mam nadzieję, że to spotkanie jest dla Ciebie inspirujące, motywujące. Jeszcze raz pomyśl o swojej intencji, i cóż, i płyn w przestrzeni nieograniczonych możliwości, z intencjami w medytacji, z koherentnym sercem, które wytwarza wysoko, wysokiej częstotliwości uczucia. Dziękuję, i na sam koniec zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz. Jeszcze raz, przywołaj swoją intencję. Głęboki wdech, przenieś ją do serca, przytrzymaj w sercu i wydech. Niech intencja płynie i się manifestuje w Twoim życiu. Niech najlepsza wersja przyszłości spotka Cię i nigdy, nigdy się nie poddawaj w zaufaniu w swoje możliwości, w możliwości swojego umysłu swojego serca. Dziękuję.